Witam wszystkich kolegów z Agrofoto. Tu na forum pojawił się temat o ustawienie skrzyni biegów w ciągnikach klas Ares serii 507-607. Poprosiliście mnie, żebym nagrał krótki filmik, a więc oto i on. Z przyczyn technicznych na pewno będzie drżała mi ręka, no ale cóż, jestem tylko jeden. Jak już wspominałem na forum, ciągnik wrócił niedawno z pola, z siewu jęczmienia. Przecież tam jeszcze agregat jest zawieszony. Z tyłu drobna awaria koła. Przy drugim agregacie środek oczywiście brudny. No, przepraszam Was za to. Jak widzicie, u mnie, niech tu trochę rozjaśni, u mnie biegiem włączającym jest C2. By zmienić bieg włączający po uruchomieniu silnika, należy dany bieg, który chcemy mieć, ustawić na przykład w tym przypadku C4. Załóżmy, że chcę. Następnie wciskamy przycisk blokady mostów na około 5 sekund. Załóżmy, że już. Potwierdzenie. Gasimy ciągnik na 20 sekund. W ciągu tych 20 sekund komputer zapamiętuje nasze ustawienie. Wiadomo, za chwilkę przejdziemy do innych czynności, czyli ustawienie rewersa. I pokażę Wam fajny gadżet, czyli temperaturę oleju z skrzyni. Bardzo przydatne w czasie lata. Nigdy, wiadomo, nie zagrzejemy ciągnika przynajmniej. No i odpalamy ciągnik. Komputer się nam resetuje. Proszę bardzo. Odpalamy bieg zaprogramowany C4. Dobrze. Teraz zajmiemy się tym, co właściwie sprowadziło do tego, że ten filmik powstał, czyli do ustawiania rewersu. Aby ustawić rewers, ja wiadomo, profilaktycznie wciskam sobie sprzęgło nożne, ale to nie musicie, ale względy bezpieczeństwa. Następnie odciągamy rewers tylko i wyłącznie w pozycję górną i jednocześnie przytrzymujemy klawisz przedniego napędu. Trzymamy to przez około 5 sekund wszystko razem i mamy nam wyświetloną koło biegów temperaturę w stopniach Celsjusza skrzyni biegów. To wiadomo, zimą będzie na minusie, latem nawet może dojść do 80 stopni, jeśli jest naprawdę nawał pracy. Teraz przechodzimy do kalibracji. Tak samo jak tam, sprzęgło nożne, pozycja górna i blokada mostów na około 5 sekund. Trzymamy to tak. Proszę bardzo, możemy puścić wszystko. Pojawiły nam się różnego rodzaju słupki pod liczbą biegów. I teraz plusem, minusem na skrzyni, na joysticku skrzyni, regulujemy plus, działanie ostrzejsze, minus, działanie lżejsze. Wiadomo, tutaj teraz nie będzie żadnych szarpań praktycznie, będzie ciągnik tak ospale ruszał. W tej pozycji to już są szarpania konkretne, ciągnik rusza gwałtownie. Ja mam to ustawione plus minus w połowie, załóżmy, że tak, na czwartym stopniu. Dla odmiany, bo nie wiem, czy mam do tyłu, ustawmy to na stopień szósty. Następnie z włączonym pedałem sprzęgła przesuwamy rewers do jazdy w tył. Widzicie porównanie. Tak jest jazda w tył, tak jest jazda w przód. Tył, przód. I teraz w tył ustawiamy tryb i ustawiamy po raz kolejny siłę działania rewersu. Ustawmy to sobie na piąte ten poziom. Dajmy na 0. Ustawmy też na piąty poziom. Aby teraz wszystko zapisać, przytrzymujemy tutaj sprzęgło. Zniknęło nam wszystko. Ciągnik jest już zapamiętany, nie trzeba tego powtarzać, tej czynności. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz i wszystkiego dobrego.